Maciej Wolny, witam państwa ponownie w gorących pytaniach, oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl. Kolejne gorące pytanie przed nami. Temat zgoła odmienny od tego, który omawialiśmy przed momentem na naszej antenie, bo była krajowa polityka, teraz polityka międzynarodowa i miejsce Polski w tej polityce międzynarodowej. Jaką Polska ma pozycję, szczególnie jeżeli chodzi o te ostatnie wydarzenia na świecie, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, jeżeli chodzi też wcześniej o pandemię, bo to wszystko gdzieś ma wpływ na to, jakie przetasowania również mają miejsce w tej polityce międzynarodowej. O tym wszystkim porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi cały czas są pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość, pan profesor Lech Jaworski, Porozumienie. Kłaniam się państwu ponownie i zacznijmy naszą rozmowę od cytatu z rozmowy z Georgem Friedmanem, amerykańskim politologiem z Polska Times. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej ważne są dwa państwa, Rumunia oraz Polska, która staje się poważnym graczem w sytuacji, gdy Niemcy wszystko odsuwają od siebie, pozycja Polski sukcesywnie rośnie. I czy rzeczywiście pozycja Polski sukcesywnie rośnie na arenie międzynarodowej, szczególnie jeżeli chodzi o kontekst Stanów Zjednoczonych, pani poseł? No rzeczywiście, panie redaktorze, tutaj mamy zdecydowaną zmianę postawy. Proszę zwrócić uwagę, chociażby ostatnie ustalenia na szczycie NATO powodują, że Stany Zjednoczone, można powiedzieć, wracają do Europy, ale nie do Niemiec, co jest istotne, tylko właśnie do Polski. I to świadczy o tym, że rzeczywiście jesteśmy bardzo poważnym graczem. I tutaj rzeczywiście ta oś tego bezpieczeństwa się przesuwa. Ponadto nasza ofensywa dyplomatyczna tutaj, jeżeli chodzi o ostatnie działania, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, więc te różne elementy po kolei powodują, że rzeczywiście w kontekście nie tylko NATO, ale przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, również zakupy sprzętu wojskowego powodują, że nasza pozycja rośnie, jesteśmy bardzo poważnym graczem. No i oczywiście, jeżeli w kontekście oczywiście NATO, czekamy co dalej, dwa nowe państwa, więc tutaj też powiększenie naszego bezpieczeństwa, bo proszę zwrócić uwagę, że Morze Bałtyckie staje się teraz morzem de facto praktycznie Paktu Północnoatlantyckiego, ale również w kontekście wojny na Ukrainie, to my przyjęliśmy jako państwo sąsiednie ten cały ciężar przyjęcia rzeczywiście prawdziwych tym razem uchodźców, a nie imigrantów ekonomicznych. No i tutaj bardzo dobre relacje pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Zełenskim. I to wszystko powoduje, że rzeczywiście jesteśmy bardzo poważnym państwem. No i myślę, że w kontekście przyszłości, czyli odbudowy Ukrainy, będziemy również traktowani, zresztą jest już obietnica ze strony pana Zełenskiego, że rzeczywiście będziemy tutaj mieli pierwszeństwo, jeżeli chodzi o odbudowę, mam nadzieję, zakończonej wojny zwycięskiej oczywiście dla Ukrainy. Panie profesorze, czy rzeczywiście zgodzi się pan z tezą, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej rośnie, szczególnie z perspektywy Stanów Zjednoczonych, z perspektywy prezydenta Joe Bidena, chociaż tutaj pani poseł wspominała o Niemczech również, że Stany wracają do Europy, ale do Polski, a nie do Niemiec. Na początku prezydentury Joe Bidena wydawało się, że te relacje między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami właśnie mogą ulec poprawie. Tutaj chyba przez postawę Niemiec wobec kryzysu, wobec wojny na Ukrainie, ta optyka się jednak Stanów Zjednoczonych zmieniła. Czy pan profesor się z tym zgodzi? I jeżeli tak, to co ma wpływ na tą rosnącą pozycję Polski? Czy nasza obecna właśnie postawa wobec wojny na Ukrainie, czy również nasze położenie, a może też to, że przestrzegaliśmy przez wiele lat o tym, jakie zagrożenie może płynąć ze strony Rosji? Też tutaj pozwolę sobie zacząć od prezydenta Bidena, który, jak się okazuje, jest mężem stanu rozumiejącym mechanizmy funkcjonowania polityki światowej, zagranicznej, a przypominam, że bardzo obawiano się jego kadencji, jego prezydentury, co wynikało właśnie z pewnego niezrozumienia mechanizmów rządzących prawdziwą polityką zagraniczną. No i tego trochę się obawiam, jeżeli chodzi o postawę, jaką może reprezentować nasz rząd, chociaż uważam, że obecny minister spraw zagranicznych jest jednak osobą, która dobrze realizuje swoje zadania, a jesteśmy w sytuacji, która wyjątkowo sprzyja, która stwarza niepowtarzalne, choć dramatyczne okoliczności do tego, aby Polska stała się rzeczywiście bardzo ważnym
gracze na arenie politycznej. Mało tego, to dość nieszczęśliwe geopolityczne położenie Polski, które zawsze niestety było dla nas niekorzystne i powodowało większość naszych historycznych nieszczęść, dzisiaj właśnie może być wykorzystane na naszą korzyść i trzeba, w moim przekonaniu, trzeba zjednoczyć wszystkie siły łącznie z możliwościami opozycji, aby ta pozycja Polski rosła. Za czasów pana Donalda Tuska byliśmy niewątpliwie w obszarze Unii Europejskiej postrzegani życzliwiej, ale ta życzliwość wynikała, tu się muszę zgodzić, do pewnego stopnia z pewnymi pojawiającymi się tezami, o ile one są umiarkowane i niewypowiadane emocjonalnie ani z zacietrzewieniem, czego znieść nie mogę w dyskusjach politycznych. Ta życzliwość i uśmiech wynikały w znacznym stopniu z, może nie nazwałbym tego uległością, ale taką poprawnością polityczno-salonową, jaką reprezentowała wówczas Polska. I za mało było wówczas stanowczości i jednoznaczności w wielu sytuacjach, chociażby w związku z kwestiami energetycznymi. Nie zrobiono tego, co należy. Natomiast w tej chwili oczywiście, mając nadzieję, że to, o czym mówiłem na wstępie swojej wypowiedzi, a więc, że ta sytuacja geopolityczna będzie sprzyjać rosnącemu znaczeniu naszego państwa na arenie światowej, europejskiej, która jest nam najbliższa, że konsekwencji, a nawet stanowczości nie będziemy zastępować buńczucznością, przepraszam. Trudne słowo, to prawda. Ja chciałem tutaj pomóc, ale nie odważyłem się, bo byśmy się oboje jeszcze tutaj mieli problemy z wypowiedzeniem. I że twarda postawa nie oznacza takiego stawiania się i negowania wszystkiego w każdej sytuacji. A myślę, że tutaj koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest Solidarna Polska, nie ułatwia Prawo i Sprawiedliwości polityki na arenie przede wszystkim europejskiej. I dużą cenę musi ponosić Prawo i Sprawiedliwość w związku z koniecznością utrzymania trwałości koalicji. Na to chciałbym zwrócić uwagę. To rzeczywiście prawda, że ta atmosfera ostatnio mocno jest podgrzana przez Solidarną Polskę w Zjednoczonej Prawicy, te wypowiedzi, wymiany zdań między premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem Zbigniewem Ziobro, no ale o tym tak naprawdę moglibyśmy rozmawiać w oddzielnym programie i poświęcić 15 minut albo i więcej, żeby to wszystko sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Natomiast ja chcę zacytować kolejny fragment z tego wywiadu, który cytowałem na początku, z pana George'a Friedmana. Widać, że otwiera się szansa przed Polską, wasz kraj to wschodząca potęga, znaczenie Polski z perspektywy Waszyngtonu rośnie, obecnej wojny nie macie jak przegrać. Pani poseł, czy rzeczywiście Polska jest wschodzącą potęgą? I tutaj dopytam gdzieś tak z własnej oceny sytuacji, bo pewnie mamy dużo do wygrania, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową, ale również dużo do stracenia, chociażby w takim scenariuszu, kiedy, no załóżmy, że wojna się kończy, że na przykład Niemcy, Francja doprowadzają jakimś sposobem do tego, że ta wojna się zakończy i wrócą do tych biznesów z Władimirem Putinem, zapomną o tym, co jest w tej chwili. No ale panie redaktorze, proszę patrzeć z perspektywy takiej, że dokładnie to, co teraz robią Francja i Niemcy, to jest dokładnie to, że chcą jak najszybciej wrócić właśnie do tych interesów. Przecież no i to jest scenariusz dla nas bardzo niebezpieczny. Niebezpieczny dla nas scenariusz, natomiast z drugiej strony nakłanianie i próba wymuszenia na prezydencie Zełenskim tego, aby część terytorium poświęcił, jak to w przekonaniu Niemiec i Francji, dla dobra, można powiedzieć, sytuacji, żeby zakończyć tą wojnę, no to jest dla mnie jedno wielkie nieporozumienie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że od samego początku konfliktu na Ukrainie ani Niemcy, ani Francja de facto nie stanęły na wysokości zadania. Niemcy, które aspirują przecież do państwa, do rangi państwa, które ma być, które ma decydować praktycznie o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, no pan redaktor wybaczy, ale czwarty producent bodajże broni, którym wysyła na początek 5000 hełmów, teraz mówi, że wyśle coś tam, ale wysyła zdecydowanie mniej.
porównaniu do Wielkiej Brytanii, która jest przecież zdecydowanie dalej, i premiera, który mówi, no jak będziemy mieć, powiedzcie nam, co potrzebujecie, jak będziemy to mieli, to wam to po prostu wyślemy. Więc tutaj absolutnie myśl ciągle o tych interesach przoduje. Natomiast myślę, że tutaj ta zdecydowana zmiana optyki Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim to, że Stany Zjednoczone przecież po tym, można powiedzieć, po tym strzale w stopę, które sobie zrobili w Afganistanie, no to tutaj muszą się troszeczkę tą swoją pozycję odbudować, i ten konflikt właśnie powoduje, że Stany Zjednoczone jako państwo i prezydent Biden staną na wysokości również zadania, więc myślę, że to wsparcie tak poważnego gracza jak Stany Zjednoczone spowoduje, że rzeczywiście sytuacja się zmieni, i mimo tego zagrożenia, myślę, oczywiście trzeba je brać pod uwagę, natomiast myślę, że ono nie jest aż tak duże, bo przecież zwróćmy też również uwagę, że ostatnio Rosja już też zaczyna inaczej mówić, bo mówią, że przykręcają kurki, że to niby jakieś tam prace remontowe Nord Stream 1, ale de facto też okazuje się, że te relacje, mimo tego, że Niemcy i Francja chcą powrócić, no to ta Rosja tak nie do końca też jest, powiedzmy, przekonana, no bo też potrzebują pieniędzy, które do tej pory przecież mieli z ropy, bo przecież przypomnijmy, że również w czasie zakazu sprzedaży broni również Niemcy i Francja właśnie tą broń dalej sprzedawały, więc tutaj rzeczywiście zagrożenie jest, ale myślę, że nie aż takie, aczkolwiek trzeba tą sytuację oczywiście obserwować. Rosja naciska tam, gdzie może, a że może naciskać właśnie między innymi gazem, no to już jest kwestia tej polityki Unii Europejskiej gdzieś w ogólnej skali, ale z naciskiem pewnie na Niemcy, że może naciskać w ten sposób, że Unia Europejska się od tej energii rosyjskiej uzależniła. Panie profesorze, ja chcę tutaj dopytać w tym kontekście, bo cytujemy politologa George'a Friedmana, amerykańskiego politologa. Tutaj jest ta perspektywa Stanów Zjednoczonych, że Polska jest tą rosnącą potęgą z perspektywy Stanów Zjednoczonych. A właśnie jak to wygląda według pana z perspektywy Unii Europejskiej, z perspektywy Niemiec, z perspektywy Francji? Czy rzeczywiście te kraje dostrzegają naszą rosnącą pozycję, czy wręcz przeciwnie? Przede wszystkim z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych rośnięcie Polski w siłę jest bardzo istotne, bo oni tutaj mają tak naprawdę przede wszystkim nas jako swojego sojusznika, i to sojusznika lojalnego. Polska w ogóle w sojuszach międzynarodowych jest zawsze lojalna i oddana, niestety bardzo często bez wzajemności. A jeżeli chodzi o sytuację w Europie, no to w tej chwili nie wszyscy to dostrzegają, a może inaczej, nie w tym samym tempie to dostrzegają, ale mamy do czynienia z przebudową ładu europejskiego, politycznego ładu europejskiego, który w związku z wojną na Ukrainie powoduje konieczność zmiany sposobu myślenia na temat układu sił, na temat postrzegania Rosji, która zawsze postrzegana była w sposób determinujący politykę w Europie, nie tylko środkowej, ale i zachodniej polityki Niemiec i polityki Francji. Niemcy same uzależniły się tak od tego gazu, myśląc, że będą redystrybutorem gazu Putina, że powyłączały sobie te wszystkie swoje elektrownie atomowe, odeszły od atomu w otoczce propagandowej i całkowicie nieuzasadnionych haseł związanych z ekologią, i teraz muszą za to zapłacić bardzo wysoką cenę. I zarówno Niemcy, jak i moim zdaniem w mniejszym stopniu Francja, no bez zadowolenia i z pewnym widocznym trudem postrzegają, że sytuacja się zmienia w sposób radykalny. Zapewne wśród wielu polityków europejskich, w tym niemieckich, francuskich, no ta myśl o radykalnej przebudowie sposobu myślenia o polityce europejskiej nie jest ani miła, ani tutaj nie jest tym, na co by się chcieli i powoływali. To jest rewolucja. Polska w tej rewolucji może odegrać bardzo istotną rolę, a Francja postawić kropkę. Muszą się jednak dostosować do procesów. Pięknie państwu dziękuję za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. Pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość, pan profesor Lech Jaworski, Porozumienie, byli moimi i państwa gośćmi. Jeszcze raz dziękuję. Dobrego dnia życzę. Państwu również i zachęcam, żeby ten dzień spędzić z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.